Mam uda kurczaka z kością i skórą 2-4 kg. Oddzielam skórę i kości. Na kościach z resztkami mięsa zrobię rosół. Ważę mięso i skórę. Mam 2 kg. Skórę mierę na drobnych oczkach, a mięso na oczkach 10 mm. Przyprawiam. 30 g soli kamiennej, 1 łyżeczka pieprzu, 1 łyżeczka ostrej papryki, 1 łyżeczka słodkiej papryki, pół łyżeczki mielonego czosnku i 1 łyżeczka majeranu. Przyprawiam, mieszam i wstawiam do lodówki. Następnego dnia kontrola aromatu, wyrabianie i napełnianie nadziewarki. Nie dodaję wody. Napełniam jelita baranie, ale nieco grubsze, 22-24 mm. Więc wciąż będą to cienkie kiełbaski, ale grubsze od kabanosów i parówek. Skręcam je w odcinki po kilkanaście centymetrów. Tyle uzyskałem. Nakładam na kijek i suszę. A po godzinie dosuszam i rozgrzewam w wędzarni ustawionej na 50 stopni Celsjusza. Potem ustawiam 60 stopni. Zaczynam dymić. Zrębka czereśniowa. Minęło 1,5 godziny. Jeszcze trochę mało. Po 2 godzinach, na 1 godzinę, ustawiam 90 stopni Celsjusza i przestaję dymić. Zapada już zmrok. Tak teraz wygląda. Ustawiam 120 stopni na jeszcze 30 minut. Gotowe. Pachną cudnie, dosłownie cudnie. Nie udało mi się nawet wszystkich tutaj donieść, bo wędzarnia stoi na tarasie, zanim z góry zszedłem na dół, to porwano mi. Porwano mi parę kawałków. Resztę musiałem uratować, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. A wygląda właśnie tak. Gorąca, pachnąca. To, co zjemy teraz na gorąco, bezpośrednio do taką przekąskę, powiedzmy, bardziej sutą.
To zjemy, a to, co zostanie, wieszam zaraz w temperaturze pokojowej, niech schnie. Jutro to będzie już zupełnie inna kiełbaska. Za 2 dni, jak podeschnie, będzie jeszcze lepsza. Także mam teraz na gorąco, na fajne zjedzonko, a potem jako podsuszona jeszcze. Ale to podsuszona to jest tylko i wyłącznie założenie, że coś z tej ilości tej ocaleje. A jak rzekłem, schodząc na dół, już część straciłem. Dobrze, trzeba spróbować. Tak wygląda w środku. Smaczna, z lekkim pazurkiem. Gorąca, niesamowicie pachnąca. Uwielbiam. Nie pozwolę jej stygnąć. Nakładam na talerze. Idę nakarmić rodzinę. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Spróbujcie zrobić samodzielnie. Naprawdę warto. Bardzo smaczna kiełbaska. Zapraszam na kolejne odcinki. I do zobaczenia. Hej! Coś jednak zostało, więc jeszcze chwilę poczekajcie. Zaraz pokażę. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.